Dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie w wieczór pełen kolorów i barw. Tak jest, będziemy mówić o kolorach i o barwach. Będziemy kontynuować temat, który zaczęliśmy dzisiaj o poranku. Temat kolorów i tego, jak je mieszać. To może krótkie podsumowanie. Krótkie przypomnienie, zanim wszyscy zgromadzą się jeszcze przed ekranami. Jeszcze mamy troszeczkę czasu, więc do meritum przejdziemy już za chwileczkę. Ale może najpierw się przedstawimy. Tak jest. Tomek Wełna. Daria Żebiela. Bardzo nam miło. Jesteśmy krakowskimi artystami. Jak wiecie, albo jak nie wiecie, jeżeli jesteście pierwszy raz dzisiaj z nami, prowadzimy pracownią OKO lekcje online. Te lekcje będą się odbywały zawsze, również po kwarantannie, tak więc zapraszamy Was tutaj. Codziennie o 10 i o 19, 7 dni w tygodniu zapraszamy Was do wspólnego malowania, rysowania i inspirujemy Was tym, co potrafimy, tym, co wiemy, tym, co, do czego doszliśmy. Chcemy Wam przekazać. To nas pasjonuje. Tak jest, chcemy Wam przekazać naszą pasję. Dzisiaj kolory. Natomiast wszystkie filmy, wszystkie transmisje, które były do tej pory, znajdziecie w zakładce filmy u góry naszej strony, w lewej jej części. Tam jest taki guziczek, jak go klikniecie, to przejdziecie do prawie 120 lekcji, które już do tej pory się odbyły. Zapraszamy serdecznie do ich przeglądania, do ich oglądania i do nadsyłania prac, które wykonacie w czasie tych lekcji. Dzisiaj rano zaczęliśmy opowiadać o kolorach i namalowaliśmy sobie takie koło barw. Dla przypomnienia, mówiliśmy o trzech podstawowych kolorach, z których jesteśmy w stanie osiągnąć wszystkie pozostałe widoczne tutaj. I te podstawowe trzy kolory, dla przypomnienia, to żółty, cytrynowy, magenta oraz cyjan. Tak. Tak opisowo, magenta jest swego rodzaju różem, purpurą. Czasami jest zastępowana przez karmin. Karmin ma już w sobie troszkę więcej żółci. Tak, więc to nie to samo. Generalnie. Ale zbliżony. Ale zbliżony. Nie we wszystkich zestawach jest magenta, ale polecamy Wam ją. Ona daje możliwość uzyskania znacznie większej ilości mieszanek. Te trzy podstawowe kolory, pokażę je z bliska. Troszkę w każdym razie bliżej, żeby jeszcze było widać nas trochę, jak opowiadamy. Ups. Tak więc te trzy podstawowe kolory to tu żółty, cytrynowy, magenta i cyjan. Jeżeli zaczniemy je ze sobą mieszać, dostaniemy tak zwane kolory pochodne. Tak. Czyli taka pierwsza pochodna, na przykład z żółtego i z magenty, to jest czerwień, dokładnie tak. Po środku. Jeżeli teraz do tej czerwieni zaczniemy dodawać więcej żółci, to otrzymamy pomarańcz, który jest kolorem pochodnym drugiego stopnia. Tak. Lub jasny pomarańcz. Jeżeli z kolei do czerwieni dodamy znowu więcej magenty, to zbliżymy się w stronę karminu. Dokładnie tak. A więc w drugą stronę. Kolory podstawowe i pochodne. I pochodne pierwszego oraz drugiego stopnia. Jeszcze raz dla przypomnienia, kolory pochodne pierwszego stopnia to czerwień. Z żółci i z magenty. Tak jest. Błękit. Z cyjanu i z magenty. Tak. Oraz zieleń. Tak. Z cyjanu i z żółci. Mhm. Kolory pochodne drugiego stopnia to fiolet. Tak, jeśli dodamy do koloru pochodnego pierwszego stopnia, czyli do błękitu trochę magenty, tak. Dostaniemy to, co po środku, czyli fiolet. Kolor pochodny drugiego stopnia to również pomarańcz. Jeżeli do czerwieni dodamy trochę więcej żółtego, to dostajemy pomarańcz. I pochodny drugiego stopnia to jasna zieleń. Oczywiście tu pomiędzy nimi jest nieskończenie wiele tak. innych odcieni, tak więc zawsze jest to takie uproszczenie, no ale trzeba jakoś upraszczać, żeby się nie pogubić. Dobrze, tak więc znamy już kolory podstawowe, kolory pochodne.
Więc przejdziemy sobie dalej, słuchajcie, bo tutaj dalej są jeszcze bardzo ciekawe rzeczy i będziemy dzisiaj wspólnie z Wami malować, tak więc przygotujcie sobie farby. Trzy. Trzy. Dzisiaj malujemy tymi trzema podstawowymi kolorami, czyli żółty cytrynowy, magenta albo karmin, jeżeli nie macie magenty, albo cokolwiek, co macie, co jest bardziej zbliżone do różu niż do takiej czerwieni strażackiej, bardziej pomarańczowej. Oraz cyjan. Cyjan możecie zastąpić błękitem kobaltowym. To też nie jest to samo, ale błękit kobaltowy jest najbliższy właśnie cyjanowi. Mamy też laptop i zerkamy na Wasze komentarze, tak więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało pytajcie. Dobrze, zatem zacznijmy malować. Ja jeszcze tylko przypomnę jedną rzecz. Ta górna część koła to są kolory ciepłe. Kolory ciepłe z natury. No, to, co jest ciepłe dla nas, oczywiście ciepłe to jest abstrakcyjne określenie, ale ciepłe kojarzy nam się raczej z żółtym, z pomarańczem, prawda? Natomiast chłodne to wszystko, co idzie bardziej w kierunku niebieskiego. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której mówiliśmy rano, ale ją przypomnę, czyli kolory dopełniające. To zawsze jest kolor, który leży naprzeciw dowolnego wybranego z tego koła barw. Są takie dwie najbardziej znane pary kolorów dopełniających i dla żółtego jest to fiolet i błękit, a dla czerwieni, no tak od magenty do czerwieni, są to wszelkiego rodzaju zielenie. Tak więc te dwa bieguny, tak? Biegun północny i biegun południowy, moglibyśmy powiedzieć, gdyby to był globus. No i tutaj na równiku, no to już bardziej wschód-zachód, tak? W ten sposób. A nawet się troszkę zgadza kolorem. Tak więc pamiętajcie, barwy, przepraszam, kolory dopełniające się to te najbardziej kontrastujące ze sobą. Jeżeli chcecie uzyskać na obrazie największy możliwy kontrast, tak żeby jeden kolor podbijał drugi, to właśnie używamy tych kolorów dopełniających. I teraz to, czym się będziemy zajmować już za chwilkę, to będzie całe rozszerzenie tego, bo oczywiście nie sposób malować obraz tylko żółto-niebiesko albo czerwono-zielono. Tak robili fowiści na przykład i wychodziło im to całkiem dobrze. Fowiści to taki nurt malarski od słowa le fèvre, czyli dziki, bestia, ponieważ ich obrazy były krzycząco czerwono-zielone, żółto, pomarańczowo, błękitne, granatowe. Fowiści właśnie stawiali na ekstremalny kontrast, no i rzeczywiście ich obrazy były tak mocne, że długo z takim obrazem w pokoju nie da się wytrzymać, a już na pewno nie można Ale przy nim odpoczywać. Nie da się go też nie zauważyć. Tak jest. Słuchajcie, z tej zasady korzysta cała natura. Na przykład wszystkie zwierzątka, które są generalnie niebezpieczne albo trujące, na przykład różnego rodzaju jadowite węże, żaby, ryby, owady, one wszystkie mają właśnie w sobie te kolory dopełniające, albo w najlepszym przypadku na przykład są żółto-czarne. Większość bardzo jadowitych na przykład ryb egzotycznych albo węży, albo płazów, na przykład żab, jeżeli jest pomarańczowo-zielona albo czerwono-zielona, to jest to w naturze od razu sygnał a, nie dotykaj, a tym bardziej nie zjadaj, bo to będzie twój ostatni posiłek w życiu. Nawet nie zdążysz pożałować. Tak więc to ma gdzieś przeniesienie również na naszą psychologię, na naszą psychikę i pewne instynkty. Myślę, że natura nas również ukształtowała w podobny sposób. Wystarczy tego gadania, chociaż gadać lubię, lubimy. Ty też chyba, ale ja chyba jestem większym gadułą. Daria zachowuje milczenie. Widzicie, to ja gadam bez przerwy. Dobra. Taktycznie milczę. Tak jest. Kończę gadać. Taktycznie. Tak jest. Kończę gadać, zaczynamy malować. Więc przygotujcie trzy podstawowe kolory. Żółty, cytrynowy najlepiej, magentę lub karmin oraz cyjan albo kobalt. I w czasie malowania będziemy sobie mówić jeszcze o całej masie różnych ciekawych rzeczy. Weźmiemy sobie. Tak, dźwięk jest włączony. Mamy taki. Ja mam taką fobię. Czasami budzę się w nocy z krzykiem, bo zdarzyło mi się dwa razy nie włączyć dźwięku podczas transmisji. Na szczęście tylko przez chwilę, ale to były traumatyczne przeżycia, więc właśnie jak Daria zapytała, to serce mi zamarło. Na chwilę tętno spadło do zera.
później skoczyło, ale jeszcze trzymam się na nogach, bo na szczęście dźwięk był włączony. Tak więc... Oh. To dobrze, bo jeszcze mamy sporo do namalowania. Dokładnie. Jakbym tutaj padł, to by było po malowaniu. Okej, okay. Mamy papier. Zaraz go sobie troszeczkę przyciemnimy po bokach, bo kamery mają to do siebie, że jak widzą białą kartkę, to nie wiem dlaczego głupieją. Kamery zdecydowanie wolą kolorowe obrazy. To nienaturalna sytuacja. To nienaturalna sytuacja, chociaż szczerze mówiąc, ja też lubię, jak coś już jest na kartce. Biała kartka, jest nawet taki lęk przed białą kartką. To jest taka legendarna sprawa, o której się wiele mówi. Czasami biała kartka nas paraliżuje i ja mam właśnie wrażenie, że biała kartka paraliżuje naszą kamerę oraz inne kamery tak mają niestety. Tak więc będziemy sobie malować tutaj na tym kwadraciku pięknym i białym i dzięki temu wszystkie kolory będą czytelne. Dobrze, mamy wodę, mamy paletę. Paletą właściwie będzie tutaj nasza kartka, żebyście widzieli co mieszamy, żeby nic nie było do ukrycia dzisiaj. Daria, weźmiemy już tutaj sobie magentę. Tu jest cyjan. Tu jest żółty. Mhm. Żółty mi ucieka. Najpierw go na palec po prostu wycisnę i nałożę tutaj na kartkę, będzie lepiej. O, w ten sposób. Może na razie tyle, żeby nam to wszystko nie spłynęło na stopy. Słuchajcie, to co jest bardzo ważne dzisiaj i w ogóle nie tylko dzisiaj, właśnie dzisiejsze zajęcia są po to, żeby wam też powiedzieć o takiej higienie malowania. Teraz wszyscy dbamy o higienę rąk, więc z tym samym tropem można iść dbając o higienę pędzla i palety. Chodzi o to, żeby bardzo na serio traktować kwestię tego, czy pędzel, którym malujemy, dobrze wypłukaliśmy, tak? Czy pędzel, którym malujemy... Czy nie mieszają się nam takie odcienie, których de facto nie chcemy w naszym obrazie? Tak, tak. Ja sobie szybko umyję palce z farby. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli od takiej pierwszej, w ogóle jest mnóstwo tematów. Słuchajcie, to jest ten temat, o którym... Ten temat to jest temat rzeka. Moglibyśmy wiele lekcji na ten temat poświęcić. Jeżeli będziecie tylko chcieli, to dajcie znać w komentarzach. My przygotujemy jeszcze kolejne zajęcia poświęcone temu tematowi, ponieważ, tak jak mówię, jest to temat rzeka. W pierwszej kolejności proponuję, Daria, żebyśmy zrobili taki pokaz nasycenia koloru i rozjaśniania koloru bielą oraz rozjaśniania koloru transparentną metodą, czyli prześwitem kartki spod spodu. Tak, trochę tak jak w akwareli. Tak, tak jak w akwareli. Ja przygotuję jeszcze od razu biel. Właściwie biel to jest barwa, nie kolor i o tym rano wspominaliśmy. Tak więc możecie przygotować jeszcze troszeczkę białej farby. Troszeczkę wystarczy, nie będziemy jej dużo potrzebować, a może tutaj ją nałożę gdzieś. Może być tutaj. Na środku damy, będzie tak symetrycznie, lubię symetrię. O, już ją troszeczkę zaciapkałem, bo miałem niebieski palec, ale już wyczyszczam. Dobra, więc troszeczkę jeszcze bieli się przyda. I tutaj od razu taka wskazówka dla was, jeżeli macie zestawy farb trochę bardziej profesjonalne, to napotkacie w nich biel tytanową i biel cynkową. To może szczególnie w farbach olejnych, którymi zajmiemy się jutro. Tak więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych malarstwem olejnym jutro i o 10 i o 19. Będziemy mówić właśnie o tych kwestiach. Generalnie biel cynkowa bardziej zaszarza kolor, mniej go rozjaśnia. Biel tytanowa bardziej rozjaśnia, ale... Jest coś takiego jak pułapka szarości, pułapka bieli. Otóż, pomyślcie sobie o szarości. Jak myślimy o szarości, to szarość to biały plus czarny. Zgadza się. Zatem biel jest w połowie odpowiedzialna za szarość.
Zatem, jeżeli dodamy bieli do jakiegoś koloru, to automatycznie ten kolor zaszarzamy tak naprawdę. Jego nasycenie się zmniejsza. Dokładnie. Jego jasność rośnie zdecydowanie, bo biel ma jasność największą, maksymalną, jakbyśmy takimi terminami optycznymi, fizycznymi mówili. Natomiast biel jest składową szarości, więc biel zaszarza kolor, zmniejsza jego nasycenie. I teraz właściwie to nawet pędzla nie trzeba, ale ja pokażę Wam, a może wezmę pędzel, troszeczkę wody. Znaczy, ogólnie dobrze jest malować mokrym pędzlem. Zobaczcie, rozciągnę tutaj trochę cyjanu w takiej postaci, żeby prześwitywało przez niego tło kartki. Biel kartki właściwie. Zobaczcie, jaki on jest nasycony. Czyli teraz stosujesz taką technikę bardzo akwarelową, tak, gdzie wykorzystujesz światło papieru. Tak jest. Wykorzystuję światło prześwitujące przez farbę. I to jest metoda najlepsza na nasycony kolor. Jeżeli chcecie uzyskać maksymalne nasycenie koloru, to wykorzystujcie biel kartki lub płótna. I teraz zobaczcie, zrobię to samo, rozjaśniając cyjan odrobinką bieli. Staram się trafić w ten sam walor, czyli żeby one były tak samo jasne. Widzicie, co się stało? Ten jest ewidentnie bardziej szary. Nawet jakbym go teraz jeszcze trochę przyciemnił cyjanem, pozornie nasycił, to on nigdy nie będzie tak jaskrawy, tak nasycony jak ten obok. Dla przykładu jeszcze tutaj obok raz przejadę właśnie samym cyjanem z odrobinką wody. Dlatego też bardzo często widzimy w obrazach, szczególnie dawnych mistrzów, zastosowaną białą farbę, często nałożoną nawet tak grubo, fakturowo, a na nią delikatnie laserunkiem, czyli bardzo cienką warstwą, nałożony jest już jakiś kolor. Mhm. Zaraz zobaczycie jeszcze, co się stanie, jak to wysknie, ponieważ akryle tak naprawdę matowieją i gasną po wyschnięciu. Zróbcie sobie taką próbkę również na waszym papierze. Tak samo możecie zrobić z każdym innym kolorem. Zobaczcie, o ile to jest bardziej nasycone. Nawet szczerze mówiąc, to lepiej widać na żywo, bo kamera zawsze troszeczkę interpretuje kolor, minimalnie go gasi. Ja zrobię małe zbliżenie, to może będzie jeszcze lepiej widać. Zobaczcie, to ewidentnie robi się szare. Ja mogę teraz tu różne rzeczy robić, mogę próbować... Mamy jeszcze błyszczy, bo jest mokre. Tak, mogę próbować tutaj dodawać tej bieli. Trochę pomaga medium błyszczące, którego używamy zamiast wody przy akrylach. To oczywiście nie oznacza, że zawsze trzeba malować cienką warstwą. Ja preferuję akurat pracę grubymi warstwami farby, ale aby powrotem jakby ożywić ten kolor, możemy zastosować kolejny element z naszej barwnej przygody, właśnie kolory dopełniające, czyli takie, które pomogą nam jakby podkreślić jeszcze, podkręcić to, jak nasze oko, jak nasz mózg odbiera dany kolor na zasadzie relacji z innymi plamami barwnymi. Tak, ja szybciutko jeszcze zrobię ten eksperyment z magentą. On będzie też bardzo ładnie widoczny tutaj. O, zobaczcie. Trochę się jeszcze błyszczy farba, ona zaraz przestanie się błyszczy. Myślę, że z żółcią będzie widoczny. Tak. Zresztą zaraz tutaj, zaraz mam taki pomysł. Zrobimy sobie takie przejście od żółci do pomarańczu. Zmieszamy go tutaj z magentą. A na dole tego paska dodam po prostu bieli. Zobaczcie, co się wtedy stanie. Jeszcze Wam błyszczy farba troszkę od świateł, ale zaraz przestanie, bo ona szybko wyschnie, ewentualnie przesuniemy troszeczkę światła. Postawię kamerę, żeby się Wam nie chwiała. Ja będę miał wtedy wolną rękę dodatkowo. O.
Proszę komentujcie, będziemy odpowiadać. Malujemy dzisiaj akrylami, tak. Ale możecie malować też każdymi innymi farbami. Tak. O, teraz będzie lepiej widać. Farbami olejnymi będziemy malować jutro. Jutro, tak. A jeśli chodzi o medium do farb akrylowych, to jest to rodzaj rozcieńczonego spoiwa, takie białe mleczko polimerowe, które można używać zamiast wody. Dzięki temu jakby te pigmenty zawarte w farbach lepiej są związane, nie tracą tak barwy w czasie wysychania. Bardzo dobrze się pracuje, także polecam. Daria, czy ty chcesz teraz? Ja nałożę tutaj tylko świeżą farbę, żeby, bo ta się zbrudziła już troszkę cyjanem, żeby nie było, że kantuje, tak? Że brudzę tą szarość cyjanem, więc tu jest świeża biel. Czy ty chcesz teraz, czy ja mam już skończyć odświeżanie twoją specjalnością? Tak. Daria jest tutaj czarodziejką koloru i ona zaraz zajmie się różnymi niuansami, odcieniami zieleni, bo zajmiemy się tematem takim, zieleń jest najtrudniejszym kolorem i dlatego będziemy wam pokazywać, jak tą zieleń mieszać. Słuchajcie, teraz tak, tą górną część zostawią właśnie mieszaną na zasadzie transparentnej, bo to jest metoda transparentna, prześwituje spod spodu biel papieru, to jest cieniutka akwarelowa warstwa akrylu, akwarelowa w cudzysłowie, a natomiast tutaj na dole postaram się trafić bielą i magentą ten sam walor, czyli stopień jasności, ale zobaczycie, że zmieni się wtedy też nasycenie. Zszarzeje ta farba po prostu, ona już nie będzie taka jaskrawa. Tak więc, jeżeli w obrazie kiedykolwiek chcecie dostać piękną, soczystą zieleń młodej trawy albo piękny żółty, bo malujecie słonecznik albo żonkile, albo co tam będzie na żółto kwitło wkrótce? Mlecze. Mlecze już kwitną od dawna, to może nie, ale wszelkie inne takie jaskrawe odcienie, łącznie z błękitem. Tak, dzięki medium farby wysychając trochę bardziej przypominają to, jak wyglądały nim, jak jeszcze były mokre, tak. Po nałożeniu. Często wpadamy w tą tak zwaną pułapkę szarości, pułapkę bieli i rozbielamy obrazy. Wiem, bo sam tak robiłem, jak zaczynałem malować i moje obrazy wyglądały przykładowo jak, wyobraźcie sobie, herbatę w czystej postaci, o takim nasyconym pomarańczowo-słomkowym odcieniu i herbatę z mlekiem. Nie wiem, czy taką pijacie, ale wiecie pewno, że coś takiego jest. Nie wszyscy to lubią, ja akurat lubię. Albo kawę. Kawa sama w sobie ma piękny, głęboki kolor brązu. Jeżeli dolejemy mleka, to co się dzieje? Albo wyobraźcie sobie inną sytuację. Mamy niedługo truskawki. Koktajl truskawkowy, tak? Rozbielony taki, albo dla kontrastu sok truskawkowy, który jeżeli rozcieńczymy sok z truskawek wodą, to on ma nadal piękny, intensywny, czerwony, kolor. Jeżeli nasycimy go, rozcieńczymy go mlekiem w koktajlu, czy jogurtem, czy kefirem, no to dostajemy efekt mlecznego koktajlu. I dokładnie tak samo jest z kolorami. To ja jeszcze tylko zmieszam tutaj pomarańcz, właśnie taki rozbielony. Na pomarańczu to powinno być najlepiej widoczne, szczerze mówiąc, bo on to dosyć mocno odczuwa. Nawet troszeczkę za dużo mi się chyba bieli wzięło zaraz. Tak, zaraz i trochę zdejmę z pędzla. Polecam, słuchajcie, szmatkę, chusteczkę, zawsze możecie wyczeć nadmiar farby bez potrzeby płukania pędzla. Tak więc
Daria, zgodzisz się, że to, o czym dzisiaj mówimy, to są bardzo przydatne i ważne sprawy? Bardzo, dlatego że często, szczególnie jak pracujemy pod wpływem emocji, mieszamy barwy szybko, spontanicznie, to potem możemy być rozczarowani tym efektem, który nagle gaśnie, siada i nie wiadomo, co się stało w trakcie. Więc takie informacje, które pomagają gdyby zapewnić tą, jak to określiłeś pięknie, higienę pracy, powodują, że możemy bardziej świadomie wpływać na końcowy efekt naszych działań. Tak, tak. Myślę, że najlepiej widać to na pomarańczu. Bardzo ładnie widać to na magencie. Na zieleniach byłoby to pięknie widać, ale nie wiem, czy przedłużać. Ja może bym już chciała pokazać teraz właśnie taką pewną alternatywę, bo mówiłeś o bielach, tak? I możecie sobie ten... uzyskać tak. Jasne tak. Odcienie. A może teraz spróbujemy zobaczyć, co z czernią. Pewnie wielu z Was słyszało, że czerń to jest trochę taki... taka barwa, która jest nacenzurowana w malarstwie. Ja osobiście właściwie nie używam jej w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że możemy sobie poradzić, aby zmieszać takie ciemne bardzo barwy, też wykorzystując inne farby. A wtedy mamy jednak większą możliwość dopracowania tego, jaki rzeczywiście odcień chcemy uzyskać. Co ciekawe, jeżeli weźmie się tak po prostu trzy barwy, czyli trochę tego błękitu, trochę magenty i trochę żółci, i teraz zmieszam je z sobą, tak po prostu, to staram się, żeby były mniej więcej te proporcje takie same, jeśli chodzi o każdą z nich, ale wychodzi mi to, taka ciemna zieleń, takie trochę błotko, tak? Ale spróbujmy teraz zrobić taki eksperyment. Kiedyś dowiedziałam się, że jest przepis na świetną herbatę z cytryną. I wszystko zależy od tego, w jakiej kolejności, w jaki sposób mieszane są poszczególne składniki. Myślę, że trochę tak jest też z mieszaniem kolorów. Dlatego lepiej czasami zmieszać najpierw dwa podstawowe kolory z sobą. Tutaj uzyskamy bardzo ciemny fiolet. Tak. Teraz będę chciała uzyskać jeszcze ciemną zieleń, a więc zmieszam też ten cyjan z odrobiną dosłownie żółci. Tylko wytrę pędzel. Może troszkę więcej cyjanu. Jakieś kolory ci dodać inne? No, już. O, tutaj troszkę dodamy cyjanu. Tak? Troszeczkę, dosłownie odrobinka żółci. Zależy mi na tym właśnie, żeby powstała mi taka głęboka zieleń. Taka morska. I teraz jak zmieszam to z tym moim fioletem, o niestety trochę zasycha już. Dobrze, muszę jeszcze raz zmieszać fiolet szybciutko. To już ja troszeczkę nie było. Odsunę, bo już się w kadrze nie łapie wszystko. To w każdym razie, widzicie, dostajemy jak gdyby ten ciemny odcień zupełnie inny niż pierwotnie zmieszany od razu z wszystkich trzech. I dzięki temu czasami lepiej jest sobie zrobić takie pochodne, tak? Czyli tutaj bardziej taki fiolet, bardziej zieleń i je zmieszać razem, niż zrobić od razu z wszystkich trzech błotko. Tak, słuchajcie, zmieszaniem wszystkich trzech kolorów zawsze trzeba uważać, bo one mają tendencję do tworzenia błotka właśnie,
Pokazywałaś, jak uzyskać tą pseudoczerń, tak? Czy jeszcze nie? Bo ja odpowiadałem na komentarze i się troszeczkę wyłączyłem. No właśnie mieszałam tutaj wszystkie trzy i wyszło takie błotko. I potem osobno mieszałam fiolet, osobno mieszałam zieleń taką morską i zmieszałam je razem, dzięki czemu uzyskałam taki znacznie ciemniejszy odcień. Dobrze. Myślę, że teraz jest czas, żebyśmy zajęli się tematami ugrów, ziemi, sien, brązów. To jest świetna tematyka. Może zmieścimy się jeszcze na tej samej kartce. Ja zrobię tu troszeczkę miejsca z boku, żeby było poglądowo wszystko, o czym mówimy. Myślę, że kamera już teraz nie zwariuje, bo ma już trochę koloru. Powinna się już ucieszyć z tego. O, już wytrzymuje teraz. Upsa. Okej, już złapałem spinaczem. Słuchajcie, temat różnych tak zwanych brązów ziemi w żargonie malarskim nazywa się je ziemiami. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie odcienie piasków, glin, brązów po prostu kiedyś były i do dzisiaj właściwie często są produkowane po prostu z pigmentów ziemnych. Z glinek, na przykład siena, do dzisiaj jest produkowana często, no nie każda, ale z takiej brązowo-czerwonej ziemi, która znajduje się właśnie w okolicy Sieny we Włoszech. Podobnie jest z Umbrą, z Umbrii. I warto mieć te kolory w tubkach, w wersji, że tak powiem, już gotowej. On to bardzo pomaga i przyspiesza. Może pokażę jakąś taką Sienę paloną albo ugier, żebyśmy wiedzieli. Nawet wyciśniemy je sobie tutaj jako taką próbkę, do której będziemy zmierzać. Ponieważ mieszanie brązu nie jest taką sprawą oczywistą, zwłaszcza jeżeli mamy te trzy tu podstawowe kolory. Siena. Okej. Okay. Słuchajcie, siena palona w wersji gotowej z Majmeri akurat wygląda tak. Tutaj pojawiło się jeszcze takie pytanie o nazwy kolorów. W niektórych zestawach na przykład nie znajdujecie cyjanu. Zgadza się. W niektórych zestawach nie znajdziecie farby o nazwie magenta. One czasami nazywają się inaczej. Na przykład w zestawie Happy Color, takim bardziej początkującym, ale nie tylko, bo bardzo dobrze się nim maluje, magenta występuje pod nazwą ciemnoróżowy. Tak więc niektórzy producenci tworzą własne nazwy dla farb. To jest właśnie siena palona. Siena naturalna będzie jaśniejsza. Wszystkie kolory z dodatkiem palona będą ciemniejsze. Podobnie jest umbra zwykła i umbra palona. To jest taki kolor. Bardzo przyjemny. Ja go strasznie lubię. Z tego koloru się na przykład robi przepiękne odcięcie listy. A tutaj obok ochra. To są kolory gliny, ziemi, piasku, bo z takich właśnie materiałów były kiedyś tworzone. Bardzo przydatne. I teraz jak zmieszać? Jeszcze jakbyś Daria znalazła jakiś brąz Van Dyka albo właśnie... Proszę bardzo. Jest, brąz Van Dyka. Bardzo legendarny brąz, używany właśnie przez malarza Van Dyka. Teraz również można go kupić w wersji gotowej. Tutaj akurat farba Renaissance Acryl. To mam czystą umbrę też. Fantastycznie. To może tutaj sobie z boku jeszcze zmieścimy. Tutaj. To jest brąz Van Dyka. On jest dosyć ciemny. On ma kolor ciemnej czekolady gorzkiej. Może nie jest aż tak ciemny jak gorzka czekolada, ale prawie. O. Spróbujemy sobie zrobić odpowiedniki tych barw, bo właśnie, taka ważna sprawa. Nie musicie oczywiście jakoś obsesyjnie o tym pamiętać i się pilnować. Natomiast kolory to te kolory, które widzieliście przed chwileczką w kole kolorów. Barwa to termin troszkę inny. I tutaj są różne sprzeczne opinie, bo niektórzy uważają, że są to synonimy, mogą być stosowane wymiennie i oczywiście no, też się z tym zgadzam, że mogą. Natomiast z takiego punktu widzenia technicznego, może bardziej komputery to zmieniły, z punktu widzenia technicznego i pewnej fizyki i optyki mieszania kolorów i zasady barw,
Kolor jest jedną ze składowej części barwy. Każda barwa składa się z koloru, jasności i nasycenia. Te trzy atrybuty. Jasność reguluje biel. Nasycenie tutaj widzieliśmy. Tak więc na przykład ta magenta, którą zmieszałem z bielą, ma już zwiększoną jasność przez dodanie bieli. Tak, tu jest magenta w czystej postaci. Ona jest ciemniejsza, ale jednocześnie ona jest bardziej nasycona. Ta magenta tutaj jest bardziej nasycona. Tak więc tak naprawdę tylko tą magentę moglibyśmy nazywać kolorem, natomiast kolor z atrybutem już bieli, czyli jasności, zaczyna być barwą. Tak więc tak naprawdę to możemy nazywać kolorem, ale to i to, to już są barwy. Ale żeby za dużo wam nie mieszać tym tematem w głowie, podsumuję tylko tyle. Pamiętajcie, że biel i czerń to nie kolory zdecydowanie, ponieważ biel i czerń nie mają w sobie koloru, krótko mówiąc. Więc jest to barwa bez atrybutu koloru, ale o maksymalnej jasności w przypadku bieli i o maksymalnej ciemności w przypadku czerni. Więc to jest dosyć logiczne. Natomiast podobnie jest z brązami. Brązy nie są kolorami. Kolory to żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony i tak dalej. Brąz, szarość, to już nie kolor, to już jest barwa. Co więcej, żeby już zupełnie zamieszać w waszym światopoglądzie, powiem wam o czymś, o czym czytałem, mianowicie o tym, że brązy i szarości w dużej mierze są złudzeniami optycznymi i widzimy je w taki sposób, w jaki je widzimy, bo nasze oko działa tak, jak działa. Gdyby działało troszkę inaczej, być może inne zwierzęta, inne organizmy, na przykład zwierzęta widzą brązy w zupełnie inny sposób. Brąz powstaje na skutek pewnego złudzenia optycznego, tak naprawdę podobnie jak wszystkie inne kolory i barwy, ponieważ kolor jest względny. No może Daria o tym troszkę poopowiada, a ja będę malował. O tym, że żółty położony w pobliżu niebieskiego będzie się wydawał bardziej żółty niż żółty położony w pobliżu pomarańczowego na przykład. O tak, tym, że tak, szarość... Wspominałam wam dzisiaj rano. To jest bardzo ważne nie tylko w naszych pracach malarskich, ale też w tym, jak się posługujemy kolorem na co dzień, czy chociażby w tym, jak zestawiamy kolory ubierając się, czy jak zestawiamy poszczególne kolorowe elementy wnętrz, w których przebywamy. I tak taką najczęstszą pułapką jest zastosowanie koloru szarego we wnętrzach, które mają jakieś takie bardzo ciepłe dodatki, ciepłe światło. Wtedy trzeba naprawdę bardzo dobrze tą szarość dobrać. Najlepiej jeszcze sprawdzić kilkukrotnie na miejscu, dokładnie w oświetleniu, w którym będzie używana, jak wygląda w danym pomieszczeniu. Ponieważ może się zdarzyć, że to, co w sklepie wygląda jak idealna szarość, idealne połączenie bieli i czerni, w tym konkretnym pomieszczeniu pod wpływem cieplejszych barw, takich jak kolor drewna na podłodze czy jakieś żółte elementy, może zrobić się niebieskie. Tak jest. Słuchajcie, temat złudzeń optycznych to jest osobny temat, więc kiedyś na pewno sobie do niego wrócimy, ale dzisiaj musimy się zmieścić jeszcze w 20 minut, które zostały, więc idziemy dalej. Słuchajcie, będę teraz próbował uzyskać odpowiednik ugru zwykłego. Czasami jest nazywany ugrem złotym, ale on ma wtedy troszeczkę inny odcień. Ugru, ochry właściwie, z tych trzech naszych podstawowych kolorów. Wziąłem żółty, bo oczywiście żółty jest tutaj bazą. Dodałem do niego odrobinkę magenty. I teraz patrzcie, co się dzieje. Porównujcie je ze sobą. To jest właśnie to oddziaływanie wzajemne, relatywizm barw tak zwany. Przez to, że one leżą w swojej bliskości, to zaczyna się między nimi coś dziać. Na przykład, co byście powiedzieli o tym, Daria, co byś powiedziała o tym? On jest bardziej świecący. Bardziej świecący, tak. Czyli musimy zmniejszyć jego nasycenie. I powiedziałbym, że zaczyna być lekko zielonkawy, bo tam tak. Jest bardziej czerwonawy. Tak, tak, tak. Zobaczcie. To jest meritum. Teraz słuchajcie, jestem cały podekscytowany, skupcie się, bo to będzie według mnie. Mi to na przykład bardzo pomogło w malowaniu. Wyobrażenie o tym, czego trzeba dodać do koloru. Ja nawet spróbuję troszeczkę zbliżyć tutaj jeszcze o kamerę. Będzie to fajniej widać. Tak, udało się zbliżyć.
Czego trzeba dodać do koloru, żeby on poszedł w odpowiednim kierunku? To wcale nie jest trudne, słuchajcie, ponieważ mamy do wyboru bardziej zielony albo bardziej czerwony, bardziej żółty albo bardziej niebieski. Pamiętajcie cały czas, kiedy malujecie, gdzieś w podświadomości miejcie w tyle głowy kolory dopełniające. Żółty, niebieski, czerwony, zielony. To jak mantra można sobie powtarzać. Jeżeli... Albo wyobrazić sobie możliwość regulacji kolorów w Photoshopie. No na przykład. Przesuwać. Tak, a nie każdy ma Photoshopa i nie każdy go używa, natomiast zobaczcie, jeżeli on idzie za bardzo w zieleń, to zieleni zawsze, zawsze będzie przeciwdziałać jej barwa dopełniająca, i kolor dopełniający, przepraszam, czyli czerwień, czyli magenta, tak? Moglibyśmy użyć równie dobrze jakiejś innej czerwieni, ale dzisiaj mówiliśmy się, że korzystamy z tej podstawowej, więc dodaję odrobinkę magenty, zobaczcie, co się stanie. Widzicie, że robi się już podobniej? Mhm. Już się upodobniają do siebie. I tutaj nie ma... Nawet teraz tamten zaczął zielenieć. Dokładnie. Ja zaraz właśnie dojdziemy do relatywizmu barw i zobaczycie, że jak ten ocieplimy i oczerwienimy właściwie, to ten zaraz się będzie wydawał bardziej zielony. Moja barwa, którą tutaj mieszam, jest cały czas jeszcze zbyt nasycona. Czyli co zrobić, żeby zmniejszyć nasycenie? Dodać bieli. Oczywiście. Proste. Nie potrzebujemy żadnego magicznego zajęcia. Dodajemy kropeleczkę bieli. On oczywiście nam się rozjaśni troszkę, więc będzie trzeba... Ale można dodać teraz znowu tak. Kolor, który mieszałeś przed chwilą, żeby przyciemnić całość. Ale biel nie jest bez znaczenia. Ona tutaj robi swoją pracę. Ja dodam znowu troszeczkę magenty, troszeczkę cyjanu. Widzicie, takie kropelki wprowadzam. Wytrę pędzel, żeby mieć pod kontrolą jakby ilość tej farby, którą tutaj dodaję. No i przesadziłem z cyjanem, tak? Od razu widać. Więc od razu reaguję magentą. Dodaję troszeczkę żółtego. No i zzieleniał. No to więcej magenty. Słuchajcie, to jest normalne. To są bardzo nieduże różnice, więc trzeba je wyczuć. No i mieszam ten kolor. Za zielony. No to jeszcze magenty. Jeszcze trochę żółtego. O, 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 o. Jeszcze żółty, jeszcze magenta. Jak widzicie, cyjan jest bardzo, bardzo aktywny. Trzeba z nim uważać, bo on bardzo potrafi narozrabiać. Ale zbliżyłem się do momentu, w którym wystarczy, że dodam bieli i powinno być bingo. Powinno być teraz bingo. Powinna nam wyjść. Ale co ciekawe, ochra. W trakcie pracy nad obrazem właśnie takie szukanie koloru pozwala nam też, jakby, użyję takiego pięknego określenia, rozmalować dany fragment. Mhm. Czyli pokazać go nie tylko za pomocą jednego tonu, jednej barwy, ale właśnie wydobyć wszelkie niuanse, które tam grają. Dlatego, że jeszcze do tego dojdziemy później, taki obiekt, na który patrzymy, nawet jeśli to jest czerwone jabłko czy czerwony pomidor, on oprócz tej czerwieni ma w sobie całe mnóstwo jeszcze różnych innych ciekawych barw. I łatwiej też nam jest wyeksponować, jeżeli właśnie tak pracujemy, szukając tego koloru, mieszając wszystko intensywnie razem na naszej palecie czy obrazie. Pytacie też, dlaczego nie używać czerni. To się rzeczywiście od czasów impresjonizmu pojawia jako takie zalecenie dla malarzy. Właśnie dlatego, że czerń, trochę tak jak tutaj mówiłeś o bieli, ona też gasi bardzo nasycenie stosowanych barw, kolorów i powoduje, że czasami wśród tej ferii kolorystycznej, którą mamy na pracy, powstają dosłownie takie czarne dziury. Czyli takie fragmenty, gdzie została użyta czerń, które nagle nie pasują do całej reszty. Dlatego ja osobiście rzeczywiście poza jakimiś takimi bardziej graficznymi pracami, gdzie specjalnie chcę skontrastować na przykład czerwień, czerń, czy czerń i żółć, lub w ogóle zrobić czarno-białą pracę, właściwie nie używam czerni. Natomiast jeśli chcę uzyskać bardzo, bardzo ciemną barwę, tak jak może widzieliście w poście, który wrzuciłam wczoraj tam jako tło,
do mojej interpretacji holenderskiej natury z kwiatami też użyłam takiej ciemnej podmalówki. To ta ciemna podmalówka, ona powstała właśnie ze zmieszania magenty, cyjanu i tutaj już wykorzystałam gotową farbę, nie tyle żółć, co właśnie taką ciemną zieleń. Pani Dario, czy zdałem egzamin? Czy te kolory, te rewelacja. Barwy udało się wstroić do siebie? Czy... Może pan zacząć produkować ochrę. Dziękuję bardzo pani Dario. Jak tylko wyprodukuję pierwszą ochrę, to będzie pani moją pierwszą klientką. To poproszę od razu o sienę. Ale rzeczywiście siena to mój ulubiony kolor. Dla pani będzie tuba ze specjalną dedykacją. Czy jeszcze bawimy się w sienę paloną, czy już może zajmiemy się... Może przejdziemy Przejdźmy. Dalej. Słuchajcie, takie wyzwanie dla was. Zróbcie sobie takie ćwiczenie. Nie musicie mieć tych konkretnych barw. Weźcie sobie jakąś farbę, którą macie. Weźcie sobie nawet kawałek papieru albo wytnijcie z gazety jakiś fragment koloru, jakiejś barwy. Weźcie sobie kawałek brązowej tektury. Brązowe tektury mają piękne odcienie właśnie takich ochr, ugrów. I starajcie się zmieszać za pomocą tylko trzech podstawowych kolorów, o których tutaj cały czas mówimy, czyli żółtego, cytrynowego, magenty i cyjanu. Spróbujcie zmieszać barwę tektury falistej. Takie wyzwanie, takie jedno ćwiczenie, jeżeli coś takiego zrobicie raz w życiu, to gwarantuję wam, że wasze możliwości poszybują w kosmos. Będziecie w stanie zmieszać każdy odcień gliny, piasku, ziemi, kory drzewa i nie tylko, również inne barwy. Więc to jest fantastyczne ćwiczenie. Weźcie sobie jakąś szarość przypadkową, jakiś kamień na przykład i spróbujcie zmieszać z tych trzech podstawowych plus z bieli właśnie ten odcień. Dobra. Oddaję pędzel Darii, ponieważ Daria teraz pokaże wam coś fantastycznego. Mi zawsze oczy się szeroko otwierają, jak Daria maluje, ponieważ ona fantastycznie potrafi to, co ja potrafię trochę mniej, bo jestem z natury rysownikiem i lepiej operuję ołówkiem, czyli potrafi łamać barwę, łamać kolor, potrafi rozszczepiać ten kolor na wiele odcieni. I powiemy wam to na przykładzie, pokażemy wam to na przykładzie zieleni, ponieważ zieleń jest po pierwsze piękna, a po drugie jest najtrudniejszym kolorem w malarstwie. W dodatku malujemy ją dosyć często, no bo często malujemy pejzaże. Teraz zobaczycie, ile odcieni może być w zieleni i cały czas będziemy wracać do tematu barw dopełniających, kolorów dopełniających się, czyli wiecie już jakich. Przyda nam się oczywiście znowu trochę żółci. Czy chcesz wziąć nową kartkę, żebyś mogła poszaleć troszeczkę? Ja myślę, że czy będziesz po tym malować? Myślę, że możemy tutaj... A, to niżej. Dobra, to niżej zjedziemy kamerą, proszę. Aha, chociaż mówisz, że nie będzie widać wtedy tam. Wiesz co, to tu sobie może przełożymy te farby na dół. Przełóżmy sobie farby na dół, żeby już teraz nie odpinać, bo szkoda czasu. Chyba, że po prostu trochę oddalimy kamerę. To już wystarczy. Poradzimy sobie. Wtedy będzie widać całość. Najwyżej będziemy jakieś detale zbliżać. Słuchajcie, to troszkę wyżej, żeby widać było zdjęcie tej pracy, którą teraz pracy tej tego przykładowego arkusza, który teraz robimy, prześlemy, więc będziecie mogli mieć do niego dostęp. Przy okazji chcę zauważyć, pani Dario, że nie do końca zdałem, bo jak mój ugier wysycha, to się troszeczkę zmienia, ale taki jest urok akryli. Więc trzeba to zaakceptować. Tak, trzeba to przyjąć na klatę. Tak więc z akrylami nie ma łatwo, moi drodzy, z olejami jest troszeczkę łatwiej, jeżeli chodzi o kolor. Jutro się o tym przekonacie, bo jutro będziemy mówić wam o farbach olejnych. Za to potrafi to być bardzo śmierdząca sprawa. Tak, ale jutro powiem wam też, jak uniknąć zapachu w mieszkaniu, który ja osobiście lubię, ale niektórzy uważają go za kontrowersyjny i nie przepadają za nim. Na pewno warto otworzyć okno. Zdecydowanie, ale okno będziemy otwierać jutro. Dzisiaj malujemy farbami akrylowymi, więc zapach nam nie szkodzi. Więc jak z tą zielenią? Właśnie. Ja słucham, zamieniam się w słuch. Zacznijmy od najprostszego zestawienia, czyli bierzemy po prostu trochę błękitu, cyjanu, trochę żółci, mieszamy je z sobą. Uzyskujemy taką
ładną zieleń. Teraz możemy oczywiście ją zmienić, dodając troszeczkę magenty. Już jeszcze mam proszkę na pędzlu. Od razu wchodzimy w takie zimne, bardziej... O, damy sobie jeszcze trochę głębokie tony. Ale mimo wszystko one są w dalszym ciągu bardzo podobne. I teraz pracując z zieleniami, dobrze jest je różnicować, jakby szukać tych fragmentów, które są rozświetlone, a które są ocienione, które są ciepłe, które są zimne. I to jest właśnie jakby taki podstawowy klucz do pracy z zieleniami. Tylko wytrę teraz porządnie mój pędzel. Ja jeszcze tylko wtrącę, jest pytanie o barwę cielistą. Pokażemy to również. Tak, to może ja szybciutko z tymi zieleniami, tak. Żeby jeszcze zdążyć tak, z tą barwą cielistą. Spokojnie. Więc teraz zmieszam sobie tutaj wyżej najpierw czerwień. Uzyskam taki bardzo mocny pomarańcz. I teraz dosłownie odrobinka błękitu. I mamy bardzo taką cieplutką zieleń. A ja zachęcam je, żebyś jeszcze później pokazała, jak ją tak wewnętrznie rozbijać plameczkami. To teraz zrobimy sobie zimną zieleń, jeżeli mamy już ciepłą. To zróbmy jeszcze zimną. Słuchajcie, pewnie troszeczkę przejdziemy za godzinę 20, ale mam nadzieję, że jeszcze zostaniecie z nami, żeby posłuchać o barwie cielistej do malowania skóry. Najpierw sobie zmieszam troszeczkę fioletu. Teraz dodam do niego troszeczkę żółci. I troszeczkę bieli. Dziękujemy pani Annie za bardzo ważną, ciekawą uwagę. Ludzkie oko potrafi rozróżnić 16 milionów odcieni zieleni. Ja też o tym słyszałem. Natomiast w ogóle, jeżeli chodzi o nasze oko, to z tego co wiem, rozróżniamy ponad 300 milionów odcieni różnych barw, a nawet więcej. Tak, średnio 300. A teraz nawet mamy takie szare zielenie. Tak, użyłaś tutaj bieli. Tak, i ona zgasiła mi właśnie intensywność. Teraz oczywiście możemy to rozmalować wszystko. Tutaj się ładne rzeczy dzieją, gdzie one się nakładają na siebie. Ja to pokażę z bliska. Słuchajcie, ponieważ te wszystkie efekty możemy stosować jeszcze warstwowo i to jest kolejna bajka, kolejne morze. Zobaczcie, że tutaj spod spodu prześwituje ten pomarańcz, który Daria kładła. Teraz tutaj ta taka zieleń morska, szara, zaczęła wchodzić na ten pomarańcz. Jakbym to jeszcze przetarł na przykład palcem, to ona będzie prześwitywała spod spodu, czyli mamy połączenie metody transparentnej, tak, którą pokazywałem tam na górze przed chwileczką, z metodą kryjącą. Czyli zaczynamy mieszać kolory na zasadzie transparentnych warstw, tak zwanych laserunków. No i to jest kolejny kosmos, który się otwiera. Możemy malować kryjąco, impastowo, albo właśnie transparentnie, laserunkowo. Ja myślę, że możesz, Daria, gdzieś tutaj taki laserunek jeszcze właśnie zrobić. Zresztą ty wiesz najlepiej, ale ja się aż tutaj... Jeśli chodzi o laserunkowe malowanie, to ty jesteś tutaj zdecydowanie tak, ja lubię akwarele, które są laserunkowe z natury. No każdy ma jakieś swoje ulubione strony i silne strony, ulubione techniki. No i właśnie zaczyna się to, co lubię, kiedy Daria maluje, czyli swobodne kształtowanie, swobodne mieszanie koloru, miksowanie warstw przejrzystych, warstw grubych. Tak, czasami właśnie mieszanie bezpośrednio na kolorze. Na kolorze. I teraz jak Daria to robi? Bo tutaj dzieje się bardzo dużo i wy pewnie jesteście przerażeni. Pani Dario, wolniej. Już wam objaśniam, bo Daria jest w szale twórczym, ja objaśniam. Słuchajcie, Daria bierze po prostu co chwilkę troszeczkę żółtego,
troszeczkę cyjanu, troszeczkę bieli i rozbija ten kolor. On z bliska będzie podzielony na całą masę plamek. I teraz słuchajcie, kiedy malujecie obraz, kiedy malujecie łąkę, taką jak teraz piękną majową, wkrótce czerwcową, to na tej łące mamy całą masę różnych kolorów światła, ponieważ niebo jest błękitne, niebo będzie zabarwiać trawę w taki sposób. Niebo jest jasne, niebo będzie rozjaśniać trawę bielą. Trawa jest przejrzysta. Leonardo da Vinci tworzył piękne opisy tego, jak światło przechodzi przez liście drzewa i rozjaśnia je, rozświetla jak witraż. Pomyślcie sobie o witrażu i poszukajcie analogii do liści drzewa podświetlonych przez poranne słońce. Liści traw podświetlonych przez poranne słońce. To dlatego ja uwielbiam spędzać całe godziny o poranku na łące, ponieważ tam jest spektakl miliardów, miliardów odcieni barw, nawet tych, których moje oko pewnie nie widzi. Tam się dzieje to, co się zaczyna dziać tutaj. Czyli uzyskujemy barwy transparentnie, kiedy światło przechodzi dosłownie. Słuchajcie, to jest dokładnie to samo. Zwróćcie uwagę. Światło słońca przechodzące przez liście drzewa i światło białej kartki przechodzące przez zieleń farby. To jest to leonardowskie drzewo, leonardowskie liście, witraż w kościele. I odwrotna sytuacja. Sytuacja, w której kolor, w której barwa jest kryjąca i światło nie przechodzi przez nią, nie przechodzi przez transparentną warstwę, tylko odbija się od jej powierzchni. Co się dzieje, kiedy światło odbija się od jakiejś powierzchni? Ono zabiera część koloru, puszcza ją do nas, ale światło również ma kolor w sobie. Jeżeli ja przyłożę tutaj coś intensywnie kolorowego, już Wam to pokażę. Daria, podasz tą czerwoną tubkę? O właśnie, zobaczcie. Jeżeli ja przyłożę do tego, co Daria maluje, czerwoną tubę, albo jakbyś się udało zrobić zbliżenie, tutaj lepiej to widać okiem. Tam, gdzie prześwituje ten pomarańcz teraz przez zielenie. O. Słuchajcie, jeżeli ja tutaj w pobliże zacznę przysuwać czerwoną tubkę, która akurat mocniejsza, jakbyś skierowała to światło za tobą, żeby ono się odbiło. Musimy odbić odpowiednią ilość światła. O. O. To słuchajcie, ta czerwona tubka, ona zacznie zabarwiać, zaczerwieniać zieleń, która jest tutaj w pobliżu. No i jeszcze nie tak dobrze to widać, jak bym chciał, ale... O, jeżeli przesunę żółty, już tutaj szukam żółtej strony, to ona automatycznie zażółci, ociepli troszeczkę te kolory, które widzimy. Tak więc światło odbite od każdego obiektu zabiera ze sobą kolor, barwę tego obiektu. Właściwie kolor, bo kolor światła tej tęczy, którą malowaliśmy. Miejcie to cały czas gdzieś w głowie, kiedy malujecie. Możesz to jeszcze też to zielenie pokazać? No to też z kolei takie bardziej zimne. Miejcie w głowie te dwa podstawowe sposoby mieszania koloru. Transparentny oraz kryjący, impastowy. Ja jeszcze pokażę teraz z daleka to, co tutaj Daria namalowała. To jest efekt wykorzystywany przez puentylistów. Efekt mieszania koloru, mieszania barw, mówiąc szerzej, na zasadzie tych punkcików. Słuchajcie, z bliska widzieliście, tam była masa żywych punkcików. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z daleka. To wszystko zaczyna się zlewać troszeczkę. Jakbym jeszcze odsunął kamerę, co zrobię, to zobaczycie, że przestaniecie widzieć już te pojedyncze punkciki, że zobaczycie bardziej ciepłą, bardziej jednolitą zieleń tutaj. Widzicie, to wszystko zaczyna się zlewać. Jakbyśmy odeszli jeszcze dalej od tej kartki i pomalowali ją całą w taki sposób, to z daleka ona by się okazała zupełnie gładka, pomimo tego, że z bliska tu się dzieje tyle. Zobaczcie, z daleka nie było widać tych czerwieni, tych pomarańczów, tych żółcieni, tych chłodnych zieleni. A podobnie jest w naturze, że też patrząc z daleka wydaje nam się, że widzimy jedną wielką zieloną plamę, ale kiedy zaczniemy przyglądać się dokładniej, to nagle ta ilość barw okazuje się nieskończona. Tak jest. Przejdźmy może zatem do barw cielistych. Ja proponuję je zrobić... Całą kartkę?
Nie, nie, nie. Ja je zrobię tutaj w okolicy tych Sien i Ugrów, ponieważ Sieny, Ugry są zawsze dobrym punktem. Tak, możesz wymienić wodę, bo ona silnie zzieleniała. To są zawsze dobre punkty wyjściowe właśnie do szukania barw cielistych. I z tego względu bardzo polecam Wam posiadać gotowe ugry, gotową sienę, gotowy brąz Van Dyka albo umbrę paloną. To jest. Brąz Van Dyka jest trochę zbliżony do umbry palonej. Nie powiem, że to jest to samo, bo to by nie była prawda, ale jest dosyć blisko. Chciałbym Wam pokazać taką mieszankę najszybszą. Najszybszą mieszankę i właściwie taką bazę do barwy cielistej, którą robi się właśnie ze sieny palonej, po prostu zmieszanej z bielą. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Słuchajcie, nakładam tutaj raz jeszcze, tylko złapię ostrość, bo widzę, że coś ostrość, o, ucieka. Nałożę tutaj raz jeszcze sienę. Haha, widzicie przy okazji, zobaczcie, transparentna siena palona. Zobaczcie, jak to świeci. Tutaj nałożyłem ją grubo, paluchem, a tutaj nakładam ją transparentnie. Patrzcie, co tu się dzieje. To jest po prostu eksplozja, eksplozja nasycenia. Więc widzicie już, jaka jest różnica w samym sposobie, w zależności od samego sposobu nałożenia. To jest ta sama farba, ta i ta. Taka różnica. I teraz dodam do niej po prostu troszeczkę bieli. Gdzie ja mam tą biel? Biel się gdzieś schowała nam. Dobra, mam tutaj. Jest? Ok. Wezmę tej, wezmę tą, bo ta jest bielsza. Ok, Bielsza. bielsza. Wyciskam na czubek pędzelka, żeby nie było, że tam coś kantuję i dodaję po drodze jakichś magicznych składników. Dzisiaj wszystko pod kontrolą i pod waszym czujnym okiem. Słuchajcie. Padło pytanie, czym się różni laserunek od lawowania? Lawowania używamy bardziej wtedy, kiedy chcemy za pomocą wody jakby zabrać trochę cząsteczek pigmentu i rozmalować go, rozciągnąć jak gdyby po powierzchni naszej pracy. Dlatego możemy mówić o lawowaniu na przykład w przypadku pracy z węglem i z wodą. Tak, lawowanie to takie warstewki, głównie właśnie tuszu lub akwareli, nanoszone stopniowo w celu stopniowego przyciemniania, głównie przyciemniania danego waloru. Natomiast laserunek to cieniutka warstwa farby, cieniutka warstwa dowolnego koloru, która ma za zadanie zbudować ten kolor właściwie. Słuchajcie, no jest dosyć blisko. Ja myślę, że jeszcze porównujcie z moim palcem, tak? No mój palec może być jakimś wiarygodnym kolorem skóry. W każdym razie takim powiedzmy średnim, ani zbyt opalonym, ani za mało opalonym. Ale słuchajcie, skóra to jest temat rzeka. Ona ma zupełnie różne odcienie. Gdzieś tam na krawędzi mojej ręki na przykład pojawi się jakaś żyłka i tam już się ta barwa ochłodzi. Troszeczkę cyjanów tam zacznie wpadać. Tak więc. No ja zwiększę tutaj jeszcze ilość bieli na dole, tak żeby można było porównać. To jest oczywiście taka baza, bo tak jak mówię, to nie załatwia jeszcze sprawy. O. Jest nawet troszeczkę za jasna. No myślę, że karnacja bardziej Darii teraz wyszła. Ale widzicie, że jest blisko. Natomiast, żeby było jeszcze bliżej, to zdecydowanie ja już widzę. Zobaczcie, czego tu jest więcej w kolorze mojej dłoni niż tu. Mi ewidentnie tu widzi się więcej żółtego, nawet jakiejś zieleni troszeczkę. Czyli do tego, co zmieszaliśmy, proponuję dodać odrobinkę żółtego. Jest odrobinka żółtego, widać, tak? Nawet dodam jeszcze odrobinkę większą. Żółty jest też dosyć
aktywny, dosyć agresywny, więc z żółtym trzeba bardzo uważać, nie dawać go za dużo. I myślę, że teraz to jest znacznie bliżej, jest jaśniej oczywiście, ale jest znacznie bliżej już koloru, barwy, której szukaliśmy. Tak więc to jest przykład ze sieny palonej z bielą i odrobineczką żółtego ewentualnie. Ale żeby było fair, bo mieliśmy dzisiaj używać tylko trzech podstawowych, jeżeli nie miałbym sieny palonej, co zrobić? Panie Tomku, kupiłam farby, w której nie mam sieny palonej, więc proszę łaskawie powiedzieć mi, jak uzyskać barwę cielistą bez sieny palonej, bo jej nie mam. Mam tylko trzy podstawowe, bo takie kazali Państwo kupić i takie właśnie mam. No więc, potrzebuję żółty. Żółty mam. Okej, jest czysty, widać, że jest czysty. Komisja sędziowska widzi, że jest czysty. Ja tu nawet jeszcze ze środka wyjmę. A jeszcze swoją drogą warto by pokazać sierpień z żółtego i z czarnego kiedyś. Może dzisiaj zdążymy. Tutaj z boku. Słuchajcie, żółty. Biel. Biel. Odrobinka magenty oczywiście. Musi się pojawić troszkę magenty. Byle nie za dużo, bo magenta jest też dosyć aktywna. Żeby nam zupełnie się to nie zrobiło różowe. I widzicie, to już się robi troszeczkę podobne do sieny. No właśnie. Zgasić można. Tak, tak, tak. Bielą jeszcze zgaszę, bo tak jak mówiłem, z różem, z magentą, z czerwieniami ogólnie to trzeba ostrożnie. Biel, magenta, żółty. Magenty zdecydowanie mniej, więcej żółtego i bieli, to jest baza. Dodam jeszcze troszeczkę magenty i od razu Was zapewniam, musimy dodać również odrobinkę cyjanu. On się na pewno tutaj pojawi. Ogólnie w jakichś niedużych ilościach te trzy podstawowe kolory można zaryzykować stwierdzenie, że zawsze się pojawiają. Ponieważ one występują naturalnie w świetle dookoła nas. A jeżeli występują w świetle, to występują we wszystkich kolorach. Zatem dodaję troszeczkę cyjanu. Znowu okoniuszkiem pędzla. Tylko też bardzo, bardzo ostrożnie, tak? Bo zaraz nam się tu zrobi zupełna zieleń. Widzicie, on od razu przyszarzał. Od razu się zaszarzył. Wiecie dlaczego? Bo cyjan wszedł w reakcję z tą magentą, którą tam mamy. A no właśnie, o tym nie mówiliśmy. Barwy dopełniające, zmieszane razem ze sobą, dają błotko, dają z reguły totalną... Dążą do ciemności. Przechodzą na ciemną stronę mocy. Barwy dopełniające są piękne, dopóki się dopełniają. Ale jak się zmieszają, to się zaczyna jakaś bitwa. Dlatego jeśli pozwolisz na koniec, chciałabym pokazać jeszcze taką metodę na skróty, czyli trzy farby, których używam zamiast czerni. Doskonale. Fantastyczny pomysł. Ja jeszcze, słuchajcie, to jest taki bardzo jasny odcięcie listy, tak? Ja go celowo zrobiłem jasny, ale jeszcze go teraz szybciutko przyciemnię i już oddaję Darii pędzel. Tak więc po prostu jak przyciemniam, no nie czernią absolutnie, dodaję po prostu więcej magenty i troszeczkę żółtego. I to wszystko, co potrzebujemy. Widzicie? Już się to robi. Tak, taki teraz ładnie jakby cielisty kolor w ocienionych miejscach. Tak. No bo tak kopalone. Tak. Tak naprawdę po prostu właśnie przyciemniamy ten cielisty kolor, tylko że nie żadną czernią. Dobra, myślę, że wyszło, że widać, że się da zrobić cielisty również
z podstawowych trzech kolorów. Dobrze, to taka ostatnia rzecz na sam koniec. Możesz zostawić taki pies teraz. Dobra. Wszystkie te farby to tak naprawdę możemy zmieszać je z tych trzech podstawowych kolorów. To jest czerwień permanentna głęboka. Tak, czyli taki, pokaż, taki jakby fiolet. Majmeri, może nie tyle fiolet, co... Ja bym określił to kolorem borówka. Słuchajcie, niedługo będą borówki. Jak zmieszacie, jak zmiksujemy borówkę, to dostajemy właśnie ten kolor. To jest... zamiast magenty, tak? Od razu mamy taką ciemną wersję. Tak. Ciemna wersja magenty, o tak można by to określić. Tak, zamiast cyjanu teraz użyję tak zwany navy blue, czyli... Piękny, piękny kolor, bardzo go lubię. Ja w ogóle lubię wszystkie błękity, niebieskie i w ogóle. No tutaj widać na literkach M Majmeri, jaki on jest. Zresztą ja może tutaj rozetrę go troszeczkę, bo w kamerze on się wydaje czarny zupełnie. Tak, jak gdyby kamera tutaj nam ten obraz trochę upraszcza. O, tu widać ładniej. Ten też teraz troszeczkę... Tak, troszeczkę właśnie możesz świetnie raz. Na pytanie, dlaczego nie warto używać czerni, odpowiadałaś, prawda? Tak, dobra. Ale możesz jeszcze oczywiście uzupełnić tę odpowiedź. I jeszcze mamy ciemną zieleń. To jak gdyby jest już to, co rozmieszalibyśmy z żółcią i z cyjanem wcześniej. Czyli właśnie te trzy barwy są doskonałe do zrobienia wszelakich czerni. A to ja jeszcze później powiem o moim przepisie na czern, który bardzo lubię. Dobrze. Ja bym jeszcze, nie wiem czy o tym mówiłaś, bo ja się tak wczułem, rozemocjonowałem, że straciłem kontakt z rzeczywistością. Dlaczego wiele publikacji odradza używanie czerni? Tak naprawdę to się zaczęło wraz z impresjonizmem i z malowaniem na zewnątrz, w plenerze. Czerń w zasadzie nie jest kolorem. Tak, bo to znaczy, że coś pochłania światło w 100%. A jednak zawsze to światło jest odbite. Ono jest albo odbite, powiedziałbym więcej, albo jest rozproszone w powietrzu. I dla mnie to jest najbardziej przekonujący argument. Czerń absolutna występuje tylko w kosmosie, w próżni, ponieważ tam nie ma żadnego koloru, nie ma żadnej powierzchni, od której się może coś odbić. Jest gdzieś głębia wszechświata, skończona lub nieskończona. I jest próżnia. Zatem nie ma w powietrzu wilgoci, nie ma w powietrzu cząsteczek gazów prawie. Są oczywiście gazy we wszechświecie, ale nie ma ich tyle, co w atmosferze Ziemi. Więc światło, podróżując przez czerń, taką jak ta czerń kartki, nie jest niczym zaburzona. Nie mamy cząsteczek, które by światło rozproszyły. Ciepłe na przykład światło słońca, bo słońce jest ciepłe. I z tego względu czerń czysta w samej postaci, w obrazie jest martwa. Dlatego ja bym powiedział tak, to nie znaczy, że nie wolno czerni używać. Ja często czerni używam jako bazy i na przykład pokrywam ją laserunkiem jakiegoś błękitu albo laserunkiem brązu. Czyli tak de facto ta czerń już zaczyna być bardzo ciemnym brązem albo bardzo ciemnym błękitem. Możemy je również mieszać i też będzie dobrze. Są pewne sytuacje, w których czerń zmieszana z czymś zbrudzi nam ten kolor. Ona go zaszarzy. To jest pułapka szarości, pułapka bieli, pułapka czerni. Te trzy pułapki, pamiętajcie o nich. Czerń daje bardzo duże prawdopodobieństwo zbrudzenia koloru. Ale też jest bardzo jednorodna, tak bym to określiła. Mieszając czerń, tak jak widzicie, ona tutaj wygląda bardzo czarno. Jednak z kolorów, których tutaj użyłam, mamy większą możliwość różnicowania jej. Gdzieś tam będzie bardziej przebijała zieleń, gdzieś bardziej granat, gdzieś ona się jednak zabarwi trochę fioletowo. To jednak nie jest wtedy taki nudna barwa, nudna plama, ale też ma swoje wewnętrzne życie. Tak. Pytanie od pani Małgorzaty. Czy kolor cielisty nie powinien w takim razie zawierać szarości? Oczywiście, że powinien. I ja tą szarość wprowadziłem do koloru cielistego, dodając biel przede wszystkim. Tak, ale też zgasiłeś poprzez... Ale zgasiłem cyjanem. Tak. Barw. Słuchajcie, tak jak mówię, mógłbym umieszać kolor cielisty również z czerni. Nie ma problemu.
czerń w minimalnej ilości też by się nadawała. Natomiast polecam Wam do czerni podchodzić, to jest, czerń jest świetna. Czerń to jest taka tajna broń malarza, ale tajnej broni trzeba używać rozważnie. Więc używajcie czerni, nie bójcie się jej, absolutnie, żebyście nie mieli takiego poczucia, nie wolno dotykać czerni. Nie, czerń się przydaje. Ja często robię sobie szarość z bieli i z czerni, tylko że później tą szarość bardzo uważnie łamię innymi kolorami. Pokażę jeszcze mój przepis na piękną czerń zrobioną z kolorów. Podjadę, a może tutaj zostanę, będzie widać różnicę. Słuchajcie, kolor, który bardzo lubię, ultramaryna. Ultramaryna, widać, piękna, absolutnie śliczna. I umbra palona albo brąz Van Dyka. Brąz Van Dyka jest w tym wydaniu akurat jaśniejszy. Czyli słuchajcie, ciemny błękit i brąz. One zmieszane razem widzicie, dają, to nigdy nie będzie martwa czerń, to będzie czerń chłodna, jeżeli będzie przewaga ultramaryny. Tutaj na górze zrobię taką chłodną czerń i to będzie czerń ciepła, kiedy będzie przewaga brązu. I dla mnie, jako dla takiego w porównaniu z Darią kolorystycznego analfabety, dla mnie ta mieszanka jest bardzo, bardzo logiczna i bardzo prosta i zrozumiała i oczywista. Po środku tutaj zrobię czerń neutralną, powiedzmy, czyli nie będzie ani ciepła, ani chłodna. Czyli użyję tyle samo mniej więcej ultramaryny, co brązu. Tutaj u góry, ja może jeszcze bliżej to pokażę. Już się nam możliwości statywu wyczerpują. U góry jest chłodniejsza, na dole jest cieplejsza. Więc tak naprawdę tutaj ona jest gdzieś ultramaryną, tu jest gdzieś brązem, ale gdzieś tutaj po środku, gdzieś w tej sferze, tam się zaczyna robić, nazwijmy to w cudzysłowie, czerń. Ona z bliska jest widoczna, tam te kolory... Ale nie ma poczucia czarnej dziury. Tak, nie ma poczucia czarnej dziury. Jest jakby powiązana z barwami, z których wynika. Mhm. Powiem Wam więcej. Czerń tak naprawdę również jest względna, ponieważ jak ja teraz odsunę kamerę i zobaczycie więcej bieli, to wszystko optycznie ściemnieje. No teraz akurat rozjaśniało, bo kamera mi zrobiła na złość i się rozjaśniła. Już spróbuję ściemnić. O, udało się trochę. O, widzicie, to wszystko ściemniało i wydaje się czarne. Tak więc eksperymentujcie. Powiem Wam tak, że oczywiście są przepisy na różne kolory. Ja tak się jeszcze zastanawiam, o czym powiedzieć. Zajęcia przedłużyły się już niemiłosiernie, więc już... Bo to temat rzeka. Tak, to temat rzeka, ale pokażę jeszcze jedną ostatnią rzecz. Słuchajcie, zieleń z żółtego i czarnego. A, trochę zieleń mi tam wpadło. A propos czerni. Słuchajcie, biorę sobie żółty cytrynowy. To zajmie dosłownie minutkę. Czerń. Biorę czerń. To jest taka magiczna sztuczka. Czerń. To jest czarna czerń marsowa, tak zwana. I jeszcze od razu pokażę, co się stanie, jak czerń zmieszamy z magentą. Bo to jest jak wyciągnięcie królika z kapelusza. Strasznie fajna rzecz. Jesteśmy bardzo wdzięczni i pełni podziwu, że tyle czasu nam poświęciliście już. Więc jeszcze prosimy Was o momencik.
Słuchajcie, żółty i czerń. Zaczyna się z tego robić taka delikatna, specyficzna dosyć zieleń. No, jeszcze zależy od czerni. Wydaje mi się, że przy tym odcieniu ona jednak zachowuje taką lekką wstrzemięźliwość od zieleni, ale poeksperymentujcie z waszymi farbami. Generalnie czerń z żółtym nakładana głównie transparentnie, czyli tak naprawdę powinienem poczekać, aż to wyschnie i nałożyć transparentnie, będzie wpadała w lekką zieleń. Oczywiście to nie będzie nigdy taka zieleń. Natomiast ta druga mieszanka na pewno wyjdzie. Czyli magenta i czerń. Z tego powstanie nam bardzo, bardzo ładny borówkowy fiolet. Taki cieplutki, taki wcale nie brudny. Widzicie, to taka sztuczka. Ha, i teraz się robi zieleń, zobaczcie. Wiecie dlaczego? Bo mamy sąsiedztwo magenty, fioletu właściwie i tego. I widzicie, że to w kontekście, to też wysycha i najprawdopodobniej uaktywnia się ta zieleń, ale to się zaczyna robić zielone ewidentnie przy tym, bo zieleń to kolor dopełniający do różu, do czerwieni. Tak więc to są dwa przeciwieństwa, które tutaj zaczynają walczyć. I w swoim towarzystwie jedno będzie bardziej zielone, a tak. Drugie bardziej czerwone. Widzicie, tutaj transparentnie, szczególnie żółty naniesiony na czerń, daje zieleń. Tutaj mniej, tak więc zobaczcie, ten sam kolor zmieszany na różne sposoby, transparentny, naniesiony na czerń, ewidentnie jest zielony. No zielony, po prostu zielony. Tutaj zmieszane razem niekoniecznie są aż tak zielone, ale jeszcze w kontekście tych dwóch dzieje się magia. Moi drodzy, jeżeli będziecie mieli tylko ochotę, to będziemy do tej magii powracać. Przygotujemy jeszcze takie spotkanie z pewnością, spotkanie poświęcone kolorom i barwom. Już jutro zapraszamy Was na... O, teraz chyba nas widać. Już jutro zapraszamy Was bardzo serdecznie na trochę podobną podróż, tylko że przez farby olejne, ale będziemy więcej mówić o samych farbach olejnych, o ich konsystencji, o technikach pracy. Mieszaniu. Tak, oczywiście te informacje z dzisiaj też się gdzieś tam wplotą, ale będzie to bardziej lekcja poświęcona technice. Dzisiaj zostawiamy Was z tym wszystkim do przemyślenia, do przeeksperymentowania przede wszystkim. Nie bójcie się barw, kolorów, mieszajcie je, eksperymentujcie. Eksperymentujcie z tym nawet, czego się teoretycznie nie powinno robić, ale przede wszystkim zderzajcie barwy i kolory ze sobą, bo wtedy zaczyna się muzyka. Jak to bardzo ładnie było powiedziane w filmie Ratatouille, jeżeli wezmę kawałeczek sera, na przykład parmezanu, no to on ma swoją barwę, ma swój smak, swój zapach. Jeżeli wezmę do tego kawałek rydza, albo grzybka, albo kurki, która też ma swój smak i swój zapach, każda z nich z osobna jest czymś zupełnie innym niż one dwie połączone razem. Połączone razem dają eksplozję. Symfonię smaków. Symfonię smaków, tak to było powiedziane. I tak samo jest z kolorami. Z kolorami jest jak z potrawami i z przyprawami i ze smakami. Życzymy Wam smacznego malowania. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Do jutra. Do jutra. Zachęcamy Was oczywiście do przysłania Waszych prac i wszelkich pytań dotyczących koloru. A ja tylko podpowiem, o czym wspomniałam już rano, że jeśli chcecie kolorystycznie poszaleć i popróbować najbardziej karkołomnych
zestawień barw na swoich obrazach, to może zaintryguje Was temat, który podesłałam w poście do inspiracji martwą, holenderską, naturą z kwiatami, gdzie można potraktować ten temat bardzo abstrakcyjnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Pa, pa. Pa.